Dzień dobry, cześć i czołem. W dzisiejszym odcinku. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić mój pomysł na lampkę ozdobną z grawerem z pewnej znanej gry internetowej, którą uwielbiają wszystkie dzieciaki. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebowali kawałeczek pleksa o grubości 5 mm. Zgadza się. Do tego będziemy potrzebowali szablon wydrukowany na zwykłej kartce papieru. Będziemy potrzebowali lampkę z marketu. To są lampki świąteczne, które zakupiłem przed świętami wielkanocne. Nie, na święta wielkanocne nie ma, nie? Dobra. Na święta Bożego Narodzenia. Kawałek kantówki. Nożyczki. Szeroką taśmę klejącą. I do tego będziemy potrzebowali jeszcze grawerka. Można to zrobić również maszynką wielofunkcyjną, ale tutaj postanowiłem zrobić takim oto dremelkiem. Nie będę się tutaj rozwodził na temat tego dremelka, bo to nie ten czas. Tutaj teraz będziemy się skupiać na tym, jak za pomocą tego urządzenia zrobić właśnie taką ładną lampkę. Także nie ma co przedłużać, jedziemy z tym koksem.
Okej, moją lampkę mam skończoną. Chociaż jak zauważyliście na filmie specjalnie, tam w pewnym momencie zwolniłem. Wyrwało mi cały ten drewniany element z frezarki i niestety element uległ uszkodzeniu. To jest ten sam element. Wiecie co, powiem wam tak, kurde, szczerze i uczciwie, nie przemyślałem wielu rzeczy, jeżeli chodzi o podstawę. Miało być w zasadzie łatwo, szybko i przyjemnie. Ja tutaj może błędem, którym popełniłem, było zastosowanie tych lampek jakichś tam świątecznych. Ze względu na to nie pomyślałem, że te lampki, mimo wsadzenia do tej pleksy, one będą mi gdzieś tam wystawały. Ja planowałem jeszcze zrobić coś ala takie gniazdo od spodu podstawy na baterię i tam nie przewidziałem w sumie dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że ta lampka dosyć mocno wystaje. A druga rzecz, nie przemyślałem tego, że jak ona wystaje, to nie będę miał w jaki sposób schować tego pojemniczka z bateriami. To w sumie będą trzy rzeczy. A trzecia rzecz to jest taka, że po prostu nawet jeżeli udałoby mi się to tam włożyć, ten pojemniczek, i te diody by mi nie kolidowały, no to w tym momencie będzie problem z przełączaniem. Musiałbym te gniazdo dużo większe robić. Ja to chciałem zrobić na ciasno, żeby to było bez klejenia klejem na gorąco, ale się nie dało. Kurde, no sorry, nie wyszło. Ogólnie rzecz biorąc tak, z daleka. Ogólnie nie prezentuje się źle ta... O, może w ten sposób. Nie prezentuje się źle ta lampka. Kantówkę, którą miałem, ja ją sobie tutaj, tak jak widzieliście, podocinałem pod kątem 45 stopni z czterech stron. Wyfrezowałem w środku tutaj takie gniazdo, którego wam wcześniej nie pokazywałem w całości, bo w sumie no nie da się tego pokazać, jak tam się gdzieś coś w środku frezuje. Ale tutaj zrobiłem błąd podczas wjeżdżania frezem. Widzieliście, co się stało, jak zacząłem frezować w pewnym momencie. W sumie to tak szybko było, że ja nawet nie wiem dokładnie, co się stało, ale prawdopodobnie nie w tym kierunku jechałem i stało się tak, jak się stało. Zastanawiałem się, czy robić nową podstawę, czy zastosować, czy wykorzystać tą starą. Doszedłem do wniosku, że wykorzystam tą starą. Dlaczego? Dlatego, że bo to jest dla mojego syna, dlatego, że to i tak długo nie pociągnie. Mój syn to jest też taki mały majsterkowicz, ale on jest na razie na etapie, że tak powiem, destrukcyjnym, i on lubi przeprowadzać różne destrukcje i podejrzewam, że w niedługim czasie zostanie to unicestwione. Także tutaj specjalnie jakoś mocno się nie wysilałem, nawet specjalnie nie szlifowałem tutaj tej kantóweczki. Tak delikatnie ją tylko papierem przeleciałem, pomalowałem, to widzę schnie. Już włoski zaczynają sobie tutaj, już te włókna zaczynają się podnosić, ale to w zasadzie młody i tak to rozbierze. No, aha, jeszcze jedna rzecz. Baterię przykleiłem na klej na gorąco. Jak postawię, nie widać. Mogłem to luzem puścić, ale po co? No dobra, zostawimy to tak. I teraz o, cyk. Świeci się. Może zgasimy światło. No, jakoś tutaj, o, tak. Tak, zgasimy światło. O, ale ciemności, ciach. O, nawet i mnie widać. Zdjęcia już gdzieś tam wcześniej widzieliście na Instagramie czy na Facebooku w grupie. Link do Instagramu, czy do Instagrama i do Facebooka jest oczywiście w opisie pod każdym filmem. O cholera, traf. Nie to? Ciach. Dobra. Jesteśmy. Także tak się sprawa ma. Przyznałem się szczerze i uczciwie, bez bicia, że spieprzyłem. Bo spieprzyłem, ale klej na gorąco pokleił mi kabelki w środku.
a klej do klejenia drewna załatwił z jednej strony. Ja wam tu jeszcze pokażę, bo ona tutaj sobie wzięła i sobie pękła. O, tu mi frez za daleko z jednej strony uciekł, jak wszedł pomiędzy jedno, o, tak, pomiędzy jedno a drugie, rozbił mi materiał, bo to dosyć cieniutkie. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam na moje kolejne filmy, zapraszam również do subskrypcji mojego kanału oraz lajkowania. Ja sobie teraz zrobię nastrój. O, i Fortnite będzie mi tu świecił.